Salam alejkum, moi drodzy. Dzisiaj materiał uzupełniający do mojego wcześniejszego materiału. Ten materiał się będzie nazywał Nowy Wspaniały Świat. Tam w komentarzach do poprzedniego materiału o tym, że będziemy mieli ostatnie samochody na własność, tam ktoś mi zarzuca, że to ja jestem stronniczy, bo ja mam warsztat, samochody naprawiam, spalinowe i dlatego no, nie mogę być obiektywny. No, jak najbardziej mogę być obiektywny. Mnie samochody elektryczne nie przeszkadzają, nie mam z tym żadnego problemu. Problem mam tylko z tym, że to tak naprawdę jest hipokryzja, oszustwo i tyle. Bo gdyby samochody elektryczne były rzeczywiście tak wspaniałe, jak to się tutaj nam często prezentuje w różnych mediach, to ludzie by sami z siebie przechodzili na te samochody elektryczne. Ale tak do końca nie jest. Trzeba dużo zachęt, dopłaty do samochodów elektrycznych. No, to już zupełną w ogóle zamianą pojęć jest pomaganie w zakupie samochodu ludziom, na przykład, których stać na auto za 250 tysięcy. To jeszcze państwo im dopłaca 27 tysięcy złotych, czyli każdy z nas dopłaca jeszcze bogatemu człowiekowi 27 tysięcy do zakupu samochodu. Oprócz tego oni mają dodatkowe udogodnienia, darmowe parkingi, etc. Nie będę się na tym skupiał, ale to generalnie nie jest normalny rynek, tylko to jest zwykłe po prostu oszustwo. Bo gdyby samochody elektryczne mogły wygrać rynkowo, to pewnie by mogły wygrać, ale nie wygrywają. Ludzie kupują oczywiście, mają swoje potrzeby, niektórzy mają możliwości korzystania z samochodu elektrycznego, on ma na pewno swoje zalety, ale to nie znaczy, że wszystkim należy cisnąć dokładnie jedno rozwiązanie, bo sprawa następna, no ludzi nie będzie na te samochody po prostu stać i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że one nie będą dostępne, bo ich po prostu będzie za mało. Moim zdaniem zastępowalność ich będzie mniej więcej 1 do 200, czyli 200 zezłomowanych spaliniaków na jeden elektryczny samochód, który będzie w użytkowaniu w nowym, wspaniałym świecie, to jest jak najbardziej możliwe. Dlaczego nie? Mówimy tutaj cały czas o samochodach osobowych, bo takie ciągniki siodłowe, to nie wiem, kiedy to zostanie zmienione w samochód elektryczny. Więc nie jestem przeciwnikiem samochodów elektrycznych, ale bądźmy, stańmy sobie w prawdzie. A nie tak, że ktoś mi zarzuca, że bo ja tutaj nie chcę, żeby było ekologicznie. Chcę, żeby było ekologicznie. Może zacznijmy od butelek PET. Zalewa się zwykłą wodę kranową w butelki PET, sprzedaje się to ludziom, a potem te butelki walają się. O, tutaj właśnie przejeżdżam i jest ich tutaj pewnie parę tysięcy. To jest ekologia. Natomiast samochody elektryczne wcale ekologiczne nie są. Nie będę się rozwijał. Na pewno widzieliście na różnych kanałach, między innymi Powagowani jest taki fajny kanał. Tam to jest rozwinięte bardzo ładnie i nie muszę do tego dodawać nic od siebie więcej. Po prostu nie są to ekologiczne samochody. One po prostu zmieniają punkt emisji z miast poza miasto. Elektrownia Bełchatów, elektrownia Bełchatów. Tam do niej właśnie zostanie zamieniona ta emisja. Oni będą musieli więcej prądu wyprodukować. To tak właśnie wygląda. Więc nie jestem przeciwnikiem samochodów spalinowych, ale jestem przeciwnikiem hipokryzji. Sprawa następna dotycząca tych samochodów spalinowych, bo niektórym się wydaje, że to jest taki że to jest samochód elektryczny, tylko elektryczny, a nie spalinowy. Nic bardziej mylnego. Samochody elektryczne mogą być i już prawdopodobnie są w jakiś sposób sterowane z zewnątrz. Będzie można je po prostu blokować, zatrzymywać ich działanie. Są już systemy, które potrafią same prowadzić auto. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że taki samochód wróci do leasingodawcy, wróci do banku, wróci do komornika, wróci do na parking policyjny zupełnie sam. Dlaczego nie? Po prostu wystarczy, że ktoś wyda mu komendę. W tym nowym, wspaniałym świecie nie ma żadnego przepływu dokumentów, w związku z tym wszystko się robi. Moim zdaniem, no to jest, nie będę tutaj się do końca wysławiał na ten temat, ale to nic dobrego i nawet nie wiesz kiedy i twój samochód odjedzie i wyśle ci SMS-a, że słuchaj stary, nie zapłaciłeś raty za leasing, albo słuchaj stary, nie zapłaciłeś tam umowy najmu, w związku z tym arrivederci, amore, ciao.
Tak to mniej więcej może wyglądać i podejrzewam, że tak wyglądać będzie, więc jeżeli ktoś mówi, że samochody elektryczne są takie super, to może niech mnie posłucha. Ja wiem, że nie przekonam, ale może choć troszkę dojdę do świadomości. To nie jest tak do końca super, jeśli jesteś władcą przedmiotów, władasz go całkowicie nad nim, możesz z nim robić co chcesz. Okej, to może być elektryczny, może być na wodę, na cokolwiek. Ale to nie idzie w tym kierunku. Podoba mi się taka analogia do sceny z westernu, który lubię, Siedmiu Wspaniałych, kiedy rewolwerowiec siedzi sobie przy ognisku z takim młodzikiem i ten młodzik, taki zafascynowany tym rewolwerowcem, mówi: nauczyłbyś mnie jakiejś sztuczki z tym rewolwerem, wiesz. A on mówi: dobrze, nauczę cię czegoś, jak odbierzesz mi kartę. No i ten próbuje i w pewnym momencie ten rewolwerowiec przykłada mu szybko rewolwer do brzucha i mówi tak: ale tu wcale nie chodziło o karty. To była pierwsza lekcja. I tak samo jest z samochodami elektrycznymi. Tu wcale nie chodzi o samochody elektryczne. Jeżeli ich będzie bardzo mało, a będzie, bo niestety fizyka jest nie da się jej nagiąć do politycznych potrzeb. Po prostu jest taka, jaka jest, tyle surowców jest, ile jest i koniec. I tu już firmy wiedzą o tym. Parę takich przykładów. Wiedzą o tym, dlatego że zamykają fabryki silników. Stellantis w Polsce zamyka fabrykę silników. To o tym było niedawno głośno. Nawet komuniści, chyba ten Zandberg cały mówił, że jak to może być, że zamykają tyle 300 osób na bruk, a sami głosowali, przyciski tam były wciskane, aż się rozgrzewały do czerwoności, żeby blokować samochody spalinowe w Europie. No to macie tego efekty. Nie tylko w Polsce są zamykane fabryki silników spalinowych, ale wszędzie w Europie. Bo już wiedzą, że to jest nieuniknione i po prostu klamka zapadła. Następna sprawa. Miasta też wiedzą, że to jest, że tych samochodów po prostu w ruchu będzie mniej. Powodów jest parę. Po pierwsze, nowy, wspaniały świat, czyli niedostępność tych samochodów w ogóle dla zwykłego zjadacza chleba. Następna sprawa to populacja. No niestety Europejczyków jest coraz mniej. My wymieramy. Więc wcale nie musi być tak, że te miasta muszą mieć jakąś ogromną przepustowość. Nie, nie muszą. Więc przystosowywane są do komunikacji zbiorowej. Tam właśnie my będziemy, to będzie taki nowy postęp. Dziwnie to brzmi, dlatego że ja myślałem, że postęp kojarzy się z tym, że tankuję sobie szklankę wody do zbiornika i na tej szklance wody jadę 1000 km. To dla mnie jest postęp, ale jeżeli ktoś mi wciska, że muszę sobie wynająć samochód elektryczny, bo tak człowiek to nie będzie mnie na niego stać, i będę miał oczywiście jakieś tam nakazy, prikazy, co mi wolno, co nie wolno, do tego kontrola jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Auto będzie miał w zimę na przykład zasięg 100 km, to jest postęp, czy ta szklanka wody to jest postęp? Ludziom się pomieszało w głowach. I ja wiem, że można ludziom namieszać w czajnikach, bo to jest do zrobienia, to zresztą jesteśmy tego świadkami. Tylko jak ktoś myśli, łączy kropki, to wtedy staje w prawdzie i ja uważam, że ona jest przerażająca. Naprawdę. Nic fajnego chyba z tego nie wyniknie. Pewne rzeczy już pewnie się tam zostały, jakby to powiedzieć, już klamka zapadła, tak jak powiedziałem wcześniej, i to jest raczej nieodwracalne. Te samochody, które teraz mamy, no one tam będą jeździć, wiecie co. My jesteśmy jeszcze tą częścią społeczeństwa, która zna to dobrodziejstwo posiadania samochodu na własność i my jeszcze będziemy się, wiecie, buntować przed jakimś tam naciskiem, ale nowy, wspaniały świat to będzie świat ludzi, którzy już będą żyli w nowym, wspaniałym świecie. Oni nie będą znali tego, że kiedyś to można było sobie mieć auto, jeździć nim gdzie się chce, tankowało się w 3 minuty i wiesz, można było jechać na drugi koniec Polski w jeden dzień. Tego ludzie już wtedy wiedzieć nie będą. Nie będą tęsknić do czegoś, czego nie znają. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Także tyle ode mnie. Cześć.